Dzień dobry, nazywam się Kinga Borowiecka-Woźniakiewicz i prowadzę księgarnię. Księgarnia Książkoteka jest to księgarnia z asortymentem skierowanym tylko i wyłącznie dla dzieci. I może zanim ktokolwiek odpowie na pytanie, jak czytać, ja odpowiem na pytanie, jak wybierać książki, które będziemy czytać. Myślę, że najprostszym sposobem jest oddać kompetencje w ręce dziecka. Czyli to tak szumnie brzmi, ale chodzi o to, żeby po prostu dać mu wybrać to, co dziecko lubi. To niekoniecznie mówiąc o guście książkowym dziecka, którego może jeszcze nie mieć, ale po prostu o guście dziecka. Kiedy do mnie przychodzą klienci, to po pierwsze mówię, że książki w książkotece ułożone są wiekiem, od tego nie uciekniemy. Są także ułożone tematycznie, ponieważ pewne tematy się zawsze pojawiają. Jest półeczka, na której jest napisane auta i jest półeczka, na której jest napisane dinozaury, ponieważ to są tematy, które prędzej czy później u większości dzieci się pojawiają, więc jest łatwiej się skierować do takich półeczek i sobie ich poszukać. Ale kiedy przychodzą do mnie klienci i pytają o pomoc w doborze książek, bo to też jest jakby pomoc w wyborze dla państwa, to ja zazwyczaj pytam, no oczywiście o wiek, czasami pytam o płeć, aczkolwiek nie zawsze dla mnie jest to wyznacznik, ale zawsze pytam o gust dziecka, pytam, co dziecko lubi. Czasami, jakie lubi inne książki, bo rodzice mówią, że podobało się to, to, to i to, wtedy ja pod te książeczki potrafię dobrać inne, ale czasami na przykład mówią, że lubią księżniczki, albo pojawiają się pytania o pandy, albo o misie, albo ktoś jest zapalonym młodym weterynarzem. Wtedy podążając za gustem dziecka, łatwiej książeczkę wybrać, bo wiadomo, że z wszystkich książek dla dzieci, tak? A jeżeli zapytamy o książki o misiach, to już będzie zawężenie. Łatwiej nam poruszać się wtedy po księgarni i wybierać z książek, których jest mniej. Natomiast zawsze będę promować to, żeby przychodzić do księgarni z dzieckiem. Wtedy pokazać dziecku kilka książek, żeby nie było oczywiście też przerażone tym, że jest tych książek bardzo dużo i pozwolić mu wybrać, nawet jeżeli jest to książka, której zupełnie my nie lubimy, bo to spowoduje, że dziecko będzie chciało z tą książeczką w ogóle, nie wiem, chodzić po mieszkaniu na początek. Ono nie musi chcieć, żeby ktoś czytał te książki, bo są dzieci, które oglądają książki bardzo szybko, a są dzieci, które potrafią bardzo dużo nawet słuchać książeczek, które nie są jakby dopasowane wiekowo. I dopasowanie wiekowe, ja też zawsze mówię rodzicom, że wszystko to, co jest na półeczce 1, 4, 5, to są sugestie. To są sugestie wydawców, bądź moje obserwacje, do jakiej grupy wiekowej ta książka najłatwiej trafia. Natomiast powiedzmy, że te sugestie to jest sugestie dla standardowego, stereotypowego dziecka w wieku. Natomiast tylko opiekun i rodzic, babcia, dziadka, ktoś, kto będzie te książki czytał, zna to dziecko tak naprawdę. I to, że to jest dwulatek, może nie oznaczać tego, że trzeba wybierać tylko książki z jednego regału, tylko przejść na, nie wiem, starszy wiek, bo dziecko już wysłucha. Albo dziecko starsze, nie krępować się i brać książeczki dla młodszych dzieci, ponieważ ono może być zainteresowane tymi książkami. I tak samo można przejść przez całą księgarnię i popatrzeć kategoriami. Cały wiek jest zawsze sugerowany. Tematy też tak naprawdę są sugerowane, więc najprościej przyjść do księgarni z dzieckiem, to jest moja pierwsza rada, dwa, zapytać księgarza, on jest po to, żeby pomóc.